Witam Państwa bardzo serdecznie. Doktor medycyny Marian Ołupiński, pediatra, twórca i właściciel gabinetu internetowego pediatrycznego telepediatrics.pro. Ta prezentacja przygotowana jest w języku angielskim, ale chciałem również przekazać ją polskim słuchaczom, którzy nie znają języka angielskiego, więc mówię dzisiaj o zapaleniu spojówek, pink eye, czerwone oko, różowe oko, to po angielsku zapalenie spojówek i czy trzeba się tego bać. Co to jest zapalenie spojówek? Zapalenie spojówek jest to zapalenie tej błony, która wyściela nasze powieki i nasze gałki oczne, która normalnie, kiedy nie jest w stanie zapalnym, nie jest widoczna i jeżeli do tego stanu zapalnego dochodzi, to wtedy oko jest czerwone, mamy uczucie jakby piasku w oczach, swędzenia, a szczególnie w nocy u naszych dzieci możemy zauważyć, a po nocy możemy zauważyć takie strupki czy wydzielinę zaschniętą na powiekach, czasem dziecko nawet nie może otworzyć oka. Więc co wywołuje zapalenie spojówek? Zapalenie spojówek wywołują infekcje wirusowe albo bakteryjne, ale również ono może być wywołane przez alergie, przez czynniki alergiczne. Najczęstsze jest zapalenie wirusowe i jest kilka, czy nawet może kilkanaście wirusów, które mogą wywołać zapalenie spojówek, ale najczęstsze to są adenowirusy. Również wirusy herpes, wirusy takie jak koksaki czy enterowirus, które są rzadsze, ale one również mogą spowodować zapalenie spojówek. Zapalenie spojówek wirusowe, najczęstsze jest, przeraz powtarzam, jest bardzo zakaźne, czyli poprzez dotykanie oczu, potem dotykanie innych, czy zostawianie tego wirusa na powierzchniach, inne dziecko dotyka powierzchni, potem dotyka swojego oka, to zakażenie następuje bardzo łatwo. Co trzeba pamiętać? Zapalenie spojówek u dzieci najczęściej jest nie jedynym objawem, tylko dziecko w tym samym czasie będzie miało katar, będzie miało kaszel, czasem może mieć gorączkę, czasem może mieć ból gardła, czyli to nie jest taki jednostkowy objaw, tylko występuje w pewnym zestawie i o tym trzeba pamiętać. Bakteryjne zapalenie spojówek może być wywołane przez najróżniejsze bakterie, najczęściej to jest gronkowiec złocisty, Haemophilus influenzae, czy pneumokok albo moraxella i charakteryzuje się szczególnie zaczerwienionym okiem, spuchniętym nawet okiem i dużą ilością ropnej wydzieliny, którą tutaj Państwo na tym zdjęciu widzicie. Czasem może być ono bardzo ostre i może prowadzić nawet do uszkodzeń rogówki. I w końcu dochodzimy do zapalenia alergicznego, które może być wywołane przez pyłki, przez kurz, przez zwierzęta, przez ich futro, przez różne pleśnie czy płyny używane w soczewkach kontaktowych czy różne kosmetyki. Takie zapalenie, jeżeli jest wywołane przez różne pyłki, najczęściej występuje w okresie wiosennym, kiedy ludzie mają też katar, ale niektórzy mają również zaczerwienione i bardzo swędzące, opuchnięte oczy. Zapalenie spojówek w ogromnej większości przypadków ustępuje samo i nie wymaga specjalnego leczenia poza zimnymi kompresami, poza przemywaniem wodą przegotowaną albo takimi sztucznymi łzami, które można bez recepty w aptece dostać. Jeżeli ktoś nosi soczewki kontaktowe, to powinien na pewien czas do momentu wyleczenia przerwać ich noszenie. W przypadku wirusowych zapaleń spojówek, które, jak już wspomniałem, są najczęstsze,
nie jest potrzebne używanie kropli z antybiotykami czy maści z antybiotykami, bo one na wirusowe infekcje nie pomagają. Wirusowa infekcja trwa trochę, z reguły ustępuje w okolicy jednego tygodnia, czasem trochę dłużej, do dwóch tygodni, a łagodne infekcje bakteryjne również ustępują w większości bez nawet leczenia, choć czasem lekarz może zapisać, czy to krople z antybiotykiem, czy maści. I może to zrobić, używając również telemedycyny, widząc pacjenta na monitorze, czy patrząc na zdjęcie, które mama przysłała lekarzowi, który, jak ja, uprawia telemedycynę. Oczywiście, jeżeli ktoś odczuwa bardzo silny ból oka czy oczu, jeżeli jest to oko bardzo intensywne, czerwone, z dużą ilością ropy, jeżeli mimo przemycia tego oka nadal nasz wzrok jest zamazany, możemy podejrzewać, że mamy zapalenie nawet rogówki, to w takiej sytuacji powinniśmy się udać do lekarza. Również w sytuacji, kiedy już używamy kropli czy maści z antybiotykiem i mimo 24 godzin czy dwóch dni od momentu, kiedy zaczęliśmy je stosować, nadal nie ma poprawy, to w takiej sytuacji konieczna jest wizyta u lekarza, może nawet u okulisty. Ale ogólnie chcę podkreślić, że szczególnie u dzieci jest to choroba dość częsta, i w ogromnej, ogromnej większości przypadków niegroźna i ustępująca sama, samoistnie, bez żadnych dodatkowych, specjalnych leków. Także nie trzeba się tym denerwować. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do mojego internetowego gabinetu pediatrycznego. Dziękuję bardzo.